To nie było porywające widowisko. W meczu siódmej kolejki PKO BP Ekstraklasy Warta Poznań bezbramkowo zremisowała u siebie z Brukbetem Termaliką Nieciecza. To był trudny dla nas mecz, zarówno pod względem piłkarskim, bo były sytuacje, które nam się wymykały spod kontroli, ale pozytywem, bo zawsze będziemy patrzeć pozytywnie, jest to, że zagraliśmy na zero z tyłu. Przez 90 minut można powiedzieć, że jestem zadowolony z zespołu, jeżeli chodzi o charakter, podejście, motywację, o zaangażowanie, że dążyliśmy na pewno w każdym dziś sektorze do boiska, żeby każdą piłkę nie była bez państwa, tylko walczyć o nią. Spotkanie mogło rozpocząć się idealnie dla gości, ale trafienie Adama Radwańskiego z siódmej minuty nie zostało uznane z uwagi na pozycję spaloną. Później swoje szanse mieli Bartłomiej Kukułowicz, Milan Koryn i debiutujący w barwach Warty Jason Papu, ale bramkarze nie dali się pokonać i do przerwy kibice nie oglądali bramek. Niestety obie drużyny nie poprawiły swojej skuteczności po zmianie stron. Najlepszą okazję zmarnował w 80 minucie Radwański, którego w sytuacji sam na sam powstrzymał Adrian Lis. Kilkanaście minut później sędzia gwizdnął po raz ostatni i zespoły podzieliły się punktami. Wynik remisowy 0-0 może pokazuje, że tych sytuacji gdzieś nie było, ale one były. One były z jednej i z drugiej strony. Takie mecze jak właśnie dzisiejszy z Termaliką, jedna sytuacja mogła decydować o zwycięstwie, jeden stały fragment. Niepotrzebnie sami się gdzieś tam napędzaliśmy właśnie tak w ten sposób. Kilka dobrych sytuacji, kilka dobrych strzałów. Troszeczkę mało, żeby dzisiaj zdobyć 3 punkty, ale mamy 1 punkt. Patrzymy teraz przed siebie. W następnej kolejce warciarze zagrają na wyjeździe z Górnikiem Zabrze.